Ta nagroda cieszy się dużym powodzeniem, bo zawsze są trudności z wyborem laureatów, jako że bardzo dużo i firm, i osób prywatnych spełnia wszystkie kryteria. Ale to bardzo dobry znak, bo to świadczy o tym, że i firmy, i ludzie są zainteresowani niesieniem pomocy dla innych, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Nasza praca to jest taka pierwsza interwencja na rzecz osoby chorej, która dowiedziała się o swojej diagnozie. Ale też nie tylko, bo nasi pacjenci zgłaszają się do nas po raz kolejny, kolejny i kolejny. Wyjątkowe tutaj jest to, że otworzyłyśmy Centrum Psychoonkologii, które jest stacjonarnym centrum i które jest unikatem na skalę krajową na pewno, ale również na skalę europejską, bo przyjeżdżają do nas onkolodzy z różnych krajów i pytają, w jaki sposób to prowadzimy. To są 6-dniowe warsztaty, podczas których chory i ich bliski, bo to zapraszamy pary. Te osoby przez 6 dni spotykają się z psychoonkologiem, z onkologiem, z dietetykiem, z rehabilitantem ruchowym i rzeczywiście wyjeżdżają silniejsze i pełne nowej siły, nowej energii. To właśnie ta bezinteresowność studentów i ta pasja, z którą przychodzą do organizacji, no i przede wszystkim ta chęć pomagania sprawia, że później oni też przyciągają innych, dlatego bo zorganizować akcję ze strony organizacyjnej to jest jedna rzecz, ale później też zachęcić ludzi do tego, żeby wspomagali, no to jest zupełnie co innego. To są przeraz w miesiącu i tam jakieś spotkania i to jest dlatego, no i to po prostu trwa od lat, to nie jest nic wielkiego, no to jest nasza społeczność, to są ludzie nam najbliżsi. Te dzieci są naprawdę kochane, przyznam się nawet do mnie, jak coś jest, to jest, serce się kraje, przepraszam, mówiąc po staropolsku, jak się te dzieci widzi.